Nagrywanie w poziomie. Jak włączę nagrywanie w poziomie, to na kamerze jest czarno. Muszę zresetować telefon i działa, dopóki telefonu w pion nie ustawię. No dobra, jedziemy. Słuchajcie, takiego live'a to jeszcze nie było. Telefon uchwycie, autobus jedzie. Po pasażerów. Proszę, tu nikt nie wsiada. Sam na sam, to jest linia specjalnie dla was. Wszystko jest, tak hamuje i coś tam czujesz, ten ABS terkoczy. Trzeba oczywiście przebić, dobra. A, słuchajcie, jaka niespodzianka, tu nie ma tak jak 210, ale ciała dałem. Tu jest od razu początkowy ten, na pętli nie ma początkowego przystanku. No i teraz na minus jeden lecimy, kto to mógł przewidzieć? Dobra, żeby teraz nie przelecieć tego ważnego tutaj miejsca, co tam jedzie, 169. Zobaczymy co to będzie. Jest już przystanek i teraz tak, przystanek widzimy. Za przystankiem w prawo. Przystanek jest na żądanie, ale zasymulujmy sobie, jakby to zrobić, że stajemy na przystanku. To na tym przystanku trzeba by gdzieś stanąć tutaj na początku, żeby teraz ten manewr wykonać. Nie, tu nie będzie fizolofu żadnego, słuchajcie. Wcale nie jest źle. Jak to robimy normalnie od lewej strony, to nawet jak tu będzie zostawiony samochód, to jest fifa lafa. No, spokojnie. Tu można brać wszystkim, każdym wozem. No i dobrze, no i jedziemy sobie ulicą Junony, nową trasą. Ale teraz będzie, kurczę, bo to jest nagranie też z kamerki, które wrzucam na przejazd. I teraz te wszystkie głupoty, które opowiadam, będą też tutaj nagrane. No straszne rzeczy. Też popełniłem mały błąd, bo jadąc pierwszy raz w tamtą stronę, mogłem sobie już tam popatrzeć, jak są przystanki rozlokowane w tym kierunku. Bo po ciemku to jest zawsze gorzej widać. Słuchajcie, najgorsza rzecz, jaką miałem, to 212. Pierwszy raz, jak miałem rano. A 212 jedzie w sumie jak 112. Prawie. Od Wiślinki jedzie tak samo. Tylko pomija część przystanków. No i człowieku, bądź tu teraz mądry i dojdź, który przystanek jest który. Jak tam ktoś parę razy tylko był, to nie zna nas przystanków wszystkich. No dobrze, tu jest ten przystanek, moim zdaniem głupio zlokalizowany. Bo ciężko na niego tu się wyłamać. Pewnie w dzień byłoby łatwiej, bo ten ciasny wjazd tutaj jest i wyjazd. No ale dobrze, a dobrze. I widzę, i za rondałkiem mamy przystanek tutaj z drugiej strony. Zeusa na żądanie. Dobrze. No i tak sobie trzeba tutaj jechać. No ja całe szczęście albo i nieszczęście wyjechałem na tym minus jeden. Więc, kurczę, no dałbym sobie rękę uciąć, że na 210 przystanek 0 to jest pętla, a przystanek 1 jeszcze raz osoba PKP, to jest ten przy Barniewickiej. A tu jest odwrotnie, właściwie nie odwrotnie. Tu od razu jest 0 ten przy Barniewickiej, czyli na czas odjazdu ruszamy z tego przystanku na Barniewickiej, a nie z pętli. Pętla jest tylko końcowym, inaczej jak na 210. Ale to muszę sobie sprawdzić jeszcze, co, jak, o co tutaj chodzi dokładnie. Kurczę, fajnie, dobrze, ja ten uchwyt dzisiaj na telefon zabrałem, słuchajcie. No i co? No i dobra, dojeżdżamy do przystanku Koziorożca. Przystanek Koziorożca jest tutaj zapewne też za rondem. Nie wiem, co piszecie, bo nie mogę wszystkiego naraz robić. Mam nadzieję, że same miłe rzeczy o pluszowych misiach, kolorowej tęczy, samych ciepłych chwilach. Dobra, jest to rondo, które nie jest rondem dla autobusu przegubowego. I ktoś macha. No i dobra, skoro ktoś macha, to w takim razie ja się kończę. Poczytam potem, co napisaliście, bo nie będziemy tutaj pani przeszkadzać. Miłego wieczorku życzę wam. Jesteśmy w kontakcie. Pani myśli pewnie wariat, sam do siebie gada. To na razie.
jak pan będzie czekał na następny autobus? A ile pan z tych biletów? Jeden. Normalny? No. Dwa, to panu wydam. 7,40 jeszcze. Będzie na zapas.
zawsze o tej porze zmieniamy się dla Was na święta. Od dziś przez najbliższy czas całą dobę gramy najpiękniejszą muzykę, która ma poprawić Wam nastrój, sprawić, że będziecie trochę częściej uśmiechać się nie tylko do siebie, ale również może do kogoś obcego na ulicy, mijając go w drodze rano do pracy. Taki efekt Lidon tylko ma z najbardziej znanych, popularnych angielskich like
życzenia szedł, mknie gwiazdą wprost. Dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jaśnie. Dziś czysty z nas mógł narodzić się. Piosenka od Perfektu. Bóg narodzi się.